dzisiejszych mistrzostw, dzisiejszych regat. Dwójka podwójna, juniorek. Po raz pierwszy pojawia nam się reprezentacja Szwecji. Oprócz Szwedek popłyną dwójki z Łotwy, Bułgarii, Rumunii, Litwy i Węgier. Nie ma naszych zawodników, zawodniczek, nie ma też Włochów, którzy no już mają 3 medale złote i mogą powoli świętować, ale wiem, że będą chyba jeszcze tutaj zgodnie z planem. No zobaczymy, może tutaj nawet wystąpią w dalszej części regat. No, będzie jeszcze Elena Coletti. Także mają szansę na kolejne, medale. Na kolejne medale. No cóż, tutaj mamy możliwość zobaczenia, jak płyną, jak poradzą sobie nasze rywalki, a więc ja jestem ciekawy generalnie Szwedek, tutaj występu Szwedek, no bo Litwa, Łotwa i czy Białoruś, no to można przypuszczać, że to stara dobra szkoła. I może to przynieść jakieś efekty. Aczkolwiek moje Szwedki mogły przyjechać w mniejszej zdecydowanie niż przyjechały ekipie, a tutaj mogą być tak zwane rodzynki. Nie? No to jest, okaże. Tak jak mówiłem, proszę Państwa, 620 uczestników. Zawodników jest trochę mniej, bo wiadomo, że do reprezentacji do sami zawodnicy to jedno, ale są też jeszcze trenerzy, kierownicy ekip i tak dalej. Ciekawostkę, jako ciekawostkę mogę Państwu podać, że reprezentacja Azerbejdżanu przyjechała do Kruszwicy w liczbie 6 osób. I jak Pan sądzi, Panie trenerze, ilu zawodników było? 2. Nie? 1. Jeden. Ale podejrzewam, że i masażysta, taki tak, dopołudniowy, tak. Popołudniowy, oczywiście. Kierownik ekipy, trener. Szef wyszkolenia. Cieszymy się, że przyjechali właśnie też z tak odległego Azerbejdżanu, bo to jest też możliwość nawiązania jakichś kontaktów, nie tylko sportowych, ale również towarzyskich. No wiadomo, że sportowcy bardzo, bardzo lubią przebywać w swoim gronie, a jeżeli jest to grono międzynarodowe, no to rzeczywiście jest możliwość wymiany kontaktów i tak dalej. Ja wiem, że sportowcy na przykład bardzo chętnie wymieniają się koszulkami, to są jakieś po zakończonych zawodach. Po zawodach. To są przyjaźnie, które potem procentują już w jakimś seniorskim życiu. Tak, podejrzewam, że ta cała ekipa, czyli spotykają się na kolejnych zawodach międzynarodowych i później na mistrzostwach świata. I tak. Do okresu seniora włącznie i, że tak powiem, to już słują. No. Rosują, znają się. I to z pewnością jest bardziej przyjazny sport pod względem towarzyskim niż na przykład tenis, bo tenisista jedzie na miejsce rozgrywania, gra, pakuje się i wyjeżdża. Natomiast tutaj, proszę Państwa, mamy namioty dla sportowców. Tam reprezentacje przygotowują się, oczekują na swoje biegi. Takie miasteczko wioślarskie tu powstało. Przede wszystkim są wspólne posiłki, wspólne imprezy integrujące. Także bardzo ładnie to wygląda, zwłaszcza w tym juniorskim wieku. Młodzież ma oprócz tej rywalizacji sportowej także możliwość kontaktu ze swoimi rówieśnikami z całej Europy. To bardzo, bardzo przyjemne. To jest taka druga strona sportu. Taka, powiedziałbym, niematerialna korzyść z tego zbycia sportowcem. Oczywiście, że bardziej tutaj na miejscowości Kruszwica, na Półwyspie Rzymkowskim nie ma żadnych, że tak powiem, betonu powylewanych, wszystko jest na łonie natury. Są namioty, które, że tak powiem, będą zwinięte, posprzątane na koniec regat. I nie będzie śladu po cywilizacji, będzie po prostu natura, przyroda, zieleń, świeże powietrze i czysta woda. Oczywiście. A na tej czystej wodzie dwójka podwójna juniorek, przypomnę, Szwecja, Łotwa, Białoruś, Rumunia, Litwa i Węgry. Tutaj wydaje się, że też blisko siebie, tak jakby kontrolowały. Tak. Osady płyną razem, bardzo spokojne tempo głosowania. No wszystko się zaczyna, że tak powiem, na 2000. No tak, nie tracić kontaktu. Chociaż no, różnie bywa z tym rozkładaniem sił. Są też w zależności od specyfiki
od typu charakterologicznego, czy przygotowania fizycznego dwójki, czy w ogóle wioślarzy osad. Niektórzy potrafią uciekają, zyskują przewagę i starają się ją utrzymać, tym bardziej, że widzą, kto za nimi płynie i jak to wygląda. Mogą to troszeczkę... Ataki, tak. Natomiast są też takie osady, które starają się trzymać w grupie i dopiero uderzyć na ostatnich metrach. To też jest koncepcja, która może przynieść powodzenie. Zresztą tych sposobów na rozgrywanie dystansów jest mnóstwo. Mnóstwo, oczywiście, że tak. I tutaj wiadomo, że w dwójkach, czwórkach, czy już w ogóle w ósemkach, no to musi być naprawdę to zgranie o podobnych cechach i to charakterologicznych i wytrzymałościowych muszą być. Aczkolwiek na ósemce jest zbyt szybką konkurencją, żeby, że tak powiem, pozwolić sobie, żeby ktoś odjechał na jakąś tam długość łodzi, bo później będzie ciężko dogonić. Są to różnice zdecydowanie mniejsze, niż na jedynkach i na dwójkach. To osady, a tutaj Państwo widzą, że prawie równe. Cztery osady mamy na poglądzie, które płyną, można powiedzieć, na jednej wysokości. Czyli kątem oka kontrolują, co się dzieje. Słyszą swój odchyl. Jak się zorientują, że już jest niewiele do mety, to podejrzewam, będą to mocniejsze pociągnięcia. Już zostało niecałe 500 metrów do linii mety. Zaczyna się walka. Właśnie, bo ja z napisem 1500, to już jest dystans, który został pokonany. Widać, że tutaj tempo wysuwania wzrasta u wszystkich osad. I będziemy mieli okazję właśnie zobaczyć, jak rozłożone były siły, która osada jest najmocniejsza w tym końcowym fragmencie. Najbardziej kontrolowała. Tutor regatowy w Kruszwicy w całej okazałości. Ładnie to z góry wygląda. Mamy jak na dłoni wszystkie osady. Możemy też zajrzeć praktycznie wioślarkom w oczy. No w oczy to nie. No prawie. Ale widzimy, jak wiele wysiłku trzeba, aby ten dystans pokonać. I to są chyba Szwedki, jeżeli się nie mylę. Tak, to jest piątka, to jest Litwa. A więc Litwa, Szwedki gdzieś mi tu umknęły. Szwedki umknęły z pierwszego po... One zostały. A tutaj Litwa, tak. Aczkolwiek tor czwarty. Czwarty Rumunia. Czyli byłoby tak, że Litwa nie. Pierwsza, jeżeli dopłynie... Zostało kilka pociągi z osłami. Na drugim miejscu to jest medal. Rumunia. No i chyba bez problemu brązowy medal zdobędą Białorusinki. Tak, i ta kolejność, jak pan mówi, że zostanie zachowana. A zatem, proszę państwa, Milda Walciukajte, Ewa Adomawiciute, Litwa. Pierwsze miejsce, złoty medal, Jonela Lehaci i Joanna Wrinczeanu. Drugie miejsce oraz Aleksandra Juknowicz i Waleria Werańczyk. Trzecie miejsce, Białoruś. Obok mnie są brązowi medaliści Dawid Romanowski i Rafał Kowalczyk. Dawid, to spełnienie marzeń, brązowy medal Mistrzostw Europy.